Na wystawie o historii Olsztyna możemy zobaczyć różne nazwy naszego miasta, od tej najstarszej w brzmieniu niemieckim Allenstein do współczesnej Olsztyn. Widzimy też zmiany, jakie zachodziły w herbach i pieczęciach Olsztyna. Skąd nazwa naszego miasta? Otóż Allenstein to po prostu kamień, ale w znaczeniu twierdzy, zamku, zamek nad Łyną, bo Alna to rzeka Łyna, po prostu w języku Prusów. A co oznacza Alna? Łania. Natomiast Maria Zientara Malewska napisała legendę o świętym Jakubie i zupełnie inaczej wytłumaczyła nazwę naszego miasta. Opisywała ona wędrówki świętego Jakuba, który dotarł tutaj do naszych terenów, na Warmię, i zabłądził w lesie. Myślał, że już czeka go śmierć i bardzo gorąco pomodlił się z prośbą o pomoc. Wkrótce trafił właśnie nad rzekę Łynę. Zaczerpnął z rzeki wody, być może właśnie wykorzystując taką muszlę, która służyła pielgrzymom również do zaczerpnięcia wody czy otrzymania łyżki kaszy na przykład gdzieś w jakimś przydrożnym klasztorze. Zbliżała się noc, a więc trzeba było rozpalić ognisko. Wówczas z lasu wyszedł jeleń, swoimi wielkimi rogami potarł suche drewno i w ten sposób rozniecił iskrę. Kiedy obudził się, za rzeką zobaczył dym. Znaczyło to, że tam znajduje się ludzka osada. I nad rzeką spotkał kobiety, zapytał, jak nazywa się ta osada. Niestety nie miała ona nazwy. I święty Jakub, żyjąc tą ludnością w osadzie nad Łyną, zaproponował nazwę Olszyn od drzew rosnących na tym terenie. Wszystkim nazwa się spodobała, pokochali świętego Jakuba i chcieli, żeby pozostał z nimi na zawsze. Dlatego też wybudowano kościół z czerwonej cegły i zaproszono świętego do środka. Ten wzruszył się tak pobożnością ludności zamieszkałej w tej osadzie, że postanowił z nią pozostać na zawsze. I rzeczywiście pozostał z nami na zawsze, ponieważ jego postać do dzisiaj znajduje się w herbie Olsztyna. Olsztyna, który według legendy rozrósł się z tej małej osady Olszyn. I ponadto patronuje kościołowi, który obecnie jest katedrą olsztyńską.